идеологов. Teraz przygotowujemy ciasto na pierogi. Do tego użyjemy mąki. Na naszą porcję w stosunku do nadzienia potrzebujemy około 0,5 kg mąki. Szczypta soli do tego. Sól w procesie wyrabiania bierze udział. Nie do celów smakowych, bo to jest bardzo mała ilość, tylko w procesie zagniatania. Następnie jajeczko. Wbijamy jedno jajko. Troszkę masła. Nóżnowy. Kuchnij sobie, nie potrzebujesz. Odrobinę masła. Dzięki masłu nadaje elastyczność. Ciasto jest elastyczne, nie jest takie kruche, tylko takie fajne, ale elastyczne. Po wyrobieniu jest piękne, aksamitne. I ciepłą wodę. Nie za zimną, nie za gorącą. Ciepłą. Ile zabierze mąka? Te składniki trzeba dobrze połączyć i wyrabia się około 20 minut, żeby ciasto było elastyczne, aksamitne, żeby dobrze się kleiło i w czasie gotowania nie rozklejało się. Przygotowany farsz został wstawiony do lodówki w celu, żeby konsystencja po prostu, żeby fajnie się połączyło, bo dobrze, żeby było nakładać na później na przygotowane krążki. Bo jak jest za ciepłe, to klei się do łyżeczki i nie jest dobrze to zakleić.
musimy dodać troszkę mąki, żeby ciasto miało odpowiednią konsystencję. Bo tak by było za rzadkie. Tak, musimy troszkę dodać, aż do takiego stanu go doprowadzę, żeby się dobrze kleiło, a nie było za rzadkie. To już tyle, Geniu, koniec filmowania. On nie lubi to wiesz. Tu już jest robione. To trzeba urabiać około 20 minut, żeby ono miało elastyczne, żeby się nie kleiło do rąk. Widzisz, ono już się nie klei, ale jeszcze musimy go dobrze urobić, żeby później pierogi się nie rozkleiły. Miseczka do przykrycia, żeby ciasto nie obsychało, bo jak ciasto wyschnie, to pęka. Musi być wilgotne. Patrzę na czas, żeby było 20 minut. A, nie ręka już tu, o, tu ręka boli. Widzisz, że mi to ręka chodzi szybko. A zobaczy, jak kleje, jak mi ręka chodzi. 20 minut robimy ciasto. Gotowy wyrób, przykrywam blisko. Koniec filma. Wszystkie cześciuteńkie. Nie klei się, jak ja kleję, to widzisz, ręka się nie klei do ciasta wcale.